Witam Was serdecznie w szóstej, o ile się nie mylę, części z serii Zagubione Światy. Właściwie sagi Zagubione Światy i tym razem mamy część, która się nazywa Błędy Przeszłości, czyli Mistakes of the Past, Lost Lands, cała seria. No i co, jedziemy, ciekawa jestem, co teraz się wydarzy. To jest kontynuacja, jakby ta część się wydarzyła po Ice Spell, tak? Czyli po tym zaklęciu lodu, w które graliśmy wcześniej. Jedziemy, zobaczmy. Dobra, łatwy. Muzyka nadal ta sama, piękna. To Susan chyba jest. Nabroiłaś, Susan? Ale masz fryzurę w ogóle? Ups. Dobra, poszło sobie to paskudztwo. Nieźle. Who are you? Do not worry. I'm a friend. Don't you recognize me? I am Fiora, the great-granddaughter of the wizard Maron. Oh, kurde, Fiora. Fiora, little braveheart. You're a big girl now. Uh-huh. Yeah, and my troubles are big as well. You see, I did not know whom to turn to, so I have studied the records of my great-grandfather and found out how to call you. And what about Maron himself? Did you do this in secret? Maron was taken captive by a witch, Cassandra. Oops. Now she calls the shots in the Lost Lands, and those are her arachnoids snooping around and searching for undesirables. Oh, cool. Do you want me to help Maron to escape? Not really. Before his disappearance, great-grandfather spent a lot of time in his secret laboratory. It is for sure somewhere in a local forest, though I've never been inside. I learned from him that he was working on some powerful weapon against Cassandra. We have to get there and find out... Oops. Susan, escape from the town! Find a laboratory in the old cemetery in the forest! No! Hold on! I'll come up with something! Nie, dobra, chyba się musimy pospieszyć trochę. Mamy łopatę. Możemy tą łopatą może trochę... Może trochę go tam przygasić. O! No i co? Podziałało? Muszę go czymś uderzyć. Czym go uderzyć? No o, może tym, dobra, zawiasem go walniemy. No, chyba się udało. No i się wywalił na cycki. Także tyle. Thank you. Susan. We need to leave. Just do not go back. They're looking for you there. We'll escape through the upper door. A skąd oni wiedzą w ogóle, że ona tu jest? Ciekawa jestem. Kurde, to się mrocznie zrobiło. Napraw schody umieszczając deski w odpowiednich miejscach. Między parami desek nie powinna być szczelin i nie powinny się nakładać na siebie. Jak ja mam to naprawić? Mhm. Się nie nakładać na siebie. Z kolei.
przekonana co do tego pomysłu deskowego. O, dobra, to mi się udało. To nie. Prawie. Pasuje, kurde. No i co, jak to teraz naprawić? Bo tylko te dwie jakby nie pasują, nie? Już odwrotnie po prostu je trzeba było postawić, a ja niepotrzebnie je tu rozwaliłam. No. Dobra, czyli tak, możemy tam przejść, a coś możemy tu jeszcze wziąć? Zobaczmy. Oprócz tego tam przedmiotu kolekcjonerskiego. Dobra, idziemy. Właśnie, chętnie posłucham tej historii. Co za paskudstwo. Here we are. The entrance to the underground is under one of the gravestones. A wiesz pod którym? Pod tym może? Nie ma figurek kilku. Nic niezwykłego. No nie wiem. Runy. Płytka z literą. Tu brakuje. Wygląda na trującą tarninę. Jest płytka. Kamień. Pajęczaki. Pająkopodobne stworzenia z równoległego świata zagubionych światów. Charakteryzują się nadmierną agresją i nienawiścią do innych ras. Są dobrze znane, znanymi kukiełkami, bezsprzecznie posłusznymi swojej królowej. Nic pewnego nie wiadomo o ich świecie, ale wiadomo, że rozumieją, a nawet potrafią posługiwać się językami zagubionych światów. Tak więc pajęczaki są istotami rozumnymi. Na zagubione światy wtargnęły z zamiarem ich zdobycia, ale zostały pokonane. Ramona. Chyba Maron ma być, nie? No i dobra. Idziemy. This is Maron's laboratory. We need to study everything here and find out what he was working on before Cassandra captivated him. No. Jeżeli ona go złapała, to też musi być nieźle potężna, nie? Ta cała Cassandra. Te wszystkie eksperymenty czasowe są bardzo niebezpieczne. Jeden zły ruch może wszystko zmienić. Już czuję, że pamięć płata mi figle. Jeśli w końcu oszaleję, ktoś musi dokończyć to, co zacząłem. Na wypadek, do aktywacji lustra pamięci potrzebujesz zainstalować specjalną klepsydrę wypełnioną za czerwonym piaskiem. Aby zobaczyć moje ostatnie odbicia, musisz jeden raz je obrócić. Piasek czasu. I
Figurka człowieka. Okej. No, zamknięte, ale może. Aha. Sydra. A piasek? Piasek jest tu. No dobra, to ją tu wsadźmy. Save us, Mount Gore. She's awake. Cassandra got out of the crypt. Now she snoops around the lost lands, finds the strongest men and turns them into arachnoids. Others are being enslaved or killed. It's my fault. If I had obeyed her orders, nothing would have happened. There is still hope, even if times are hard. I am currently working on a device that will let me go back in time and fix everything. I call it Time Hexagon. Time Hexagon? That's interesting. So, I need to go almost 5 centuries ago, namely in the year 3088, from the creation of the Tarsuses, on August 23rd, 20 minutes after midnight. The hexagon operates from ancestor ashes that can be found at any cemetery. Just the usual corpse ashes, taken not from an animal, but from a rational being. The time slip must be performed within the cemetery. This place has been chosen for a good reason. This is the very place where everything has happened. And in no case can you make a time slip while in the laboratory. In the past, the cemetery already existed, but the laboratory did not. You can easily get stuck in the ground and never get back. Mm-hmm. It's good you warned. I keep the hexagon in the workshop, just in case. Here is the password to open the door. Mm-hmm. Incredible. Great-grandfather wanted to go back in time. I wonder what happened there. I must find it out. I'll go back to the past instead of Marin. Well, maybe you're right. Then I'll stay here and try to study all other materials. Mm-hmm. Brakuje kółek. I must find the time hexagon. No, nie za bardzo mamy wyjście w takim układzie. Muszę użyć imadła? Mogę użyć imadła, żeby coś zacisnąć. Tu brakuje drugiej połowy, dobra. Metalowy pręt. Potrzebuję specjalnego klucza. No, mamy młotek, to już jest coś. Też dłuto. Co my chcemy z tego zrobić? Pierścień. Okej. Wygląda jak uchwyt od tamtego urządzenia. Nie sięgnę.
Coś tu jest. No, kluczyk. Od szuflady. Mamy klucz imbusowy, który najczęściej się do okna stosuje, więc tak nie do końca wiem, gdzie mam go użyć na razie. My się pewnie dowiemy. Może tu, ale co bym miała tam odkręcić? No bez sensu. Coś jeszcze jest. Aha! Miotło, dobra, żeby strącić to chyba, tak? Dobra, mamy uchwyt. Ups. No to już wiem, co ten pierwszy nam potrzebny. Dobra, mamy drugą część. I ona była tutaj. Śrubka. No i po to jest ten imbus. Dobra. Ustal prawidłową kolejność, naciskając przyciski, aby wszystkie zaciski pozostały otwarte. Dobra. No i mamy 6 obok czasu. No i co, i gdzie go wsadzić? Potrzebuję prochu przodków. Racja. Przesuwając figurki, stwórz okrąg tańczący wokół centralnego obrazu słońca. Ręce figur muszą być umieszczone na okręgu. Znaczy co, mam je pozamieniać miejscami, czy co? Wokół centralnego obrazu. No dobrze. A, czyli teoretycznie w ten sposób można to zrobić, dobra. Nie wiem, czy my to tu dobrze ogarniamy. Mhm.
No dobra, i coś jest źle niby. Tylko, że co? Może to jest źle? Nie. Udało nam się. Proste to nie było, przyznam szczerze. Dobra. No i mamy urnę z prochami. No właśnie o to nam chodziło. Ustaw sześciobok na datę, do której Maron chciał się udać. Sierpnia 20 po północy. Ale to jest co to jest? No nie mówi w ogóle nic. Bardzo rozumiem. Mhm, 30, 88. Sierpień, 23, północ 20 minut. Aha, okej. Okay. No, am I already in the past? It's not quite clear yet. The landscape is different, though. I need to figure it out. Paczka. Zdaje się, że brakuje czegoś, co trzymała statua. O, kamień słońca. Co to? Kwiat spłonął w mojej dłoni. Ha. Zamknięto z drugiej strony. Mamy łopatę. Możemy tutaj tej łopaty tego? Nikogo tu nie ma. Dziwne. Do kogo należy to łóżko? Hmm.
A, czyli jednak mamy tu coś pokopać. Magnes. Krzesiwo. Always been my most faithful and best student. Cassandra, thank you for all the knowledge you shared with me. Cassandra? Forgive me for asking you to do this, but please understand that this is for the best. Goodbye, Maron. Goodbye. Tak myślałam, mówię Maron. This won't hurt a bit. Właśnie nie tego chciał uniknąć? Te drzwi zostały zamknięte za pomocą migówki. Zdaje się, że jej aktywacja wymaga jakiegoś brakującego elementu. Tak myślałam właśnie, że to był młody Maron. Czyli on był kiedyś młody. Się teraz dowiedzieliśmy. Who is Maron talking to? I need to listen closely. Maron, be sure that this potion will cast Cassandra into a deep lethargic sleep for many centuries, while her body will remain untouchable. Simply put, it will not be possible to kill her in a usual way. Just as you wanted, she will be safe. Now I will have enough time to find a cure for her disease. Do you regret disobeying Cassandra? Helma, she asked me to kill her. How could I? She just wanted to protect the world from her disease. So Cassandra was sick? It does not matter anymore. It's a done deal. Helma, take this coin. It can open the crypt so that you can look after Cassandra while I'm away. You are the only one I can trust. Oh... I hope this deception will not destroy us in the future. No właśnie. What? What happened? Oh no! The hexagon ran out of ashes! Apparently I automatically returned to the present. Deski są pokryte brudem, ale zdaje się, że coś za nimi ukryto. Księga. Natomiast sam tutaj zaznaczył schronienie. Szmata. Fragment miecza. Potrzebuję desek. Mam deski. Rozłóż deski tak, aby między wszystkimi trzema fioletowymi kropkami znajdowała się ścieżka. A gdzie są te deski do rozłożenia? Tutaj. Aha.
tak, jednak. I co, możemy tam wejść już? Tak. No tak. Zarośla bluszczu uniemożliwiają mi przedostanie się na ganek. No i już można. So, maybe somewhere in this trash I'll find the key to the hut. It's worth looking. No, nie za bardzo mamy wybór inny. Ciężka, symbol kruka, odważnik, dobra. Tam coś zaszyte, korbka. Może uchwyt. Korby. I koła zębatego. Potrzebujemy specjalnego narzędzia. No, a tutaj? Nie, to nie. Tu coś jest podobne. A, dobra, jest kółko zębate. Muszę to rozwalić za pomocą czegoś ciężkiego. Proszę bardzo. Płytka. Nóż. Jeszcze jednej brakuje. Jest i płytka. Klikając na kwadraty, utwórz ścieżkę pomiędzy dwoma budynkami. Pamiętaj, że ścieżka nie może się przerwać w żadnym momencie. Udało nam się zdobyć kluczyk do chatki. It seems that no one has lived in this house for a long, long time. Zamknięte, no i to porządnie. A teraz wypchane jest słomo. Za pomocą tej szwerki mogę zebrać prochy. Zwłoki wiedźmy. Ktoś siłą umieścił ją w palenisku. Pręty osadzone są bardzo mocno. Muszę je jakoś rozsunąć.
zawsze się przyda. Możesz mapę. Dobra. Mokraż mapa. Maron. Czarodziej, uczeń Kassandry i jej główny następca. Kassandra nie tylko nauczyła go magicznych sztuk, ale także wychowywała, ponieważ Maron nigdy nie znał swojej prawdziwej matki. Po jej śmierci Maron przeniósł się w inne rejony Zagubionych Światów i został członkiem Zakonu Strażników. Oprócz magii zaczął studiować agrostologię i alchemię. Po upadku zakonu został pustelnikiem, a później przywódcą leśnych druidów. Członek. Już tym trzonkiem. Albo szmatą i trzonkiem. Dobra, mamy kluczek. Potrzebuję czegoś, czym zajmie się ogień. Tym chcemy ją spalić? Jezu. Chyba tak. Zwłoki po prostu się nie zapalą, muszę je jakoś podpalić. Jeez. Kassandra. Potężna biała czarownica starych czasów. Zwieńczeniem jej życia było zwycięstwo w wojnie z pajęczakami. Kassandra została ciężko ranna w bitwie i kilka lat później zginęła. Została pochowana w krypcie na leśnym cmentarzu. Po niemal 5 stuleciach z krypty tej uciekła jakaś demoniczna i pająkopodobna istota, która zaczęła przemieniać mieszkańców okolicy w pańczaki. Na Zagubione Światy przyszły ciężkie czasy. Butelka rumu. Według mnie prościej będzie ułamać szyjkę butelki niż wyciągnąć korek. No, chyba tak. Odkorkowana butelka rumu. No to co? Podpalamy wiedźmę. No to to jest dopiero creepy. I co? I tak szybko się spaliła, że tak powiem brzydko? No ładnie. Bingo! I did it! Now I need to try to talk to the witch. Podbierak. Muszę podpalić tę pochodnię. Nie mamy czym za bardzo na razie. Zdaje się, że to tablica aktywująca portal, ale brakuje w niej jednego fragmentu. Dobra, lajcik znajdziemy. Gdzie to spadło? Łatwiej będzie znaleźć metalowy przedmiot w trawie za pomocą magnesu. No tak, to prawda. Aha. Wszystko tutaj jest, w tej trawie. Przymocować kołatkę. Coming. What do you want? Hello, I'm Susan. So what? I need to talk to you about Marin. I have no idea what you are talking about. Just go away. Nie chcę ze mną rozmawiać, nie stupa mnie. Aha, wracam do Fiory.
No, chyba się szybko poddałaś tu dosyć, no ale dobra. Susan! Thanks, Montgomery. You're back. What did you find out? Oh, I don't know where to start. It turns out that Cassandra was Marin's teacher, and it was her who taught him the art of magic. You mean Cassandra was a kind person before? What happened so that she has become such an angry witch? She suffered from some disease. I don't know the details, but the disease made rapid progress. Then it seems that Cassandra told Marin to kill her so that the infection would not spread all over her body and turn her into something evil. But he deceived his teacher and with good intentions gave her not a deadly poison, but a potion that casted Cassandra into a lethargic sleep and kept her body untouchable. Marin wanted to gain some time to find a cure for her disease in that way. That settles it. He didn't find the medicine, and Cassandra eventually turned evil. That's why he regrets not following her will back then. I think Marin wanted to go back in time and kill Cassandra. Maybe I could do this instead of him. What? Will you really go there? Yes. There's no other way. I'll ask a swamp witch for help. I just need some evidence to prove I've been sent by Marin. Check his chest. Maybe you'll find something. Here. I just found a key that opens it. Dobra, dzięki. Myślę, że na tym sobie skończymy pierwszy odcinek, jak wam się podoba. Fajna historia, w sensie fajny pomysł, żeby się cofnąć do młodzieńczych, powiedzmy, że do młodszych lat Marona, który już żyje na tej ziemi chyba z 700 lat albo i więcej. Także dzięki serdeczne za oglądanie, za rozpoczęcie ze mną kolejnej serii. Trzymajcie się ciepło. Dziękuję za wszystkie subskrypcje, komentarze, za łapki w górę i do zobaczenia wkrótce w następnym odcinku. Cześć!